Wraz z nami prezes zarządu FKS Stalmielec S.A. pan Jacek Klimek. Panie prezesie, dzisiaj wielkie wydarzenie dla naszego klubu. Cieszymy się bardzo, bo to wielki dla nas dzień. Przyjdą, odwiedzą nas tutaj dzisiaj nasi fani, nasi kibice. Świetna atmosfera, będzie tutaj dzisiaj wszyscy piłkarze, są trenerzy. Cieszymy się bardzo z tego tytułu, że jesteśmy po bardzo ciężkich 4 latach i dzisiaj możemy sobie pozwolić na taki fantastyczny, fajny dzień, gdzie pokażemy ludziom szatnie, boiska, trybuny, nasze gabinety, gdzie pracujemy. Będzie 100 tysięcy różnych atrakcji, więc zapraszam wszystkich do fajnej zabawy. Ale raczej jeszcze kilka lat temu chyba byśmy sobie nie pozwolili na takie wydarzenie. Tak, warto o tym pamiętać, że 4 lata temu zastanawialiśmy się, czy rozgrywki wznowimy w czwartej lidze, czy w B-klasie, bo sytuacja była dramatyczna i tylko garstka ludzi, która była tutaj ze mną i pomogła w tej ultra trudnej sytuacji, spowodowała, że dzisiaj tu jesteśmy. No, muszę z bólem serca powiedzieć, że dzisiaj wiele osób bardzo chętnie podpina się pod ten sukces i bardzo chętnie fotografuje się na naszych obiektach, ale w tych dniach bardzo dramatycznych, kiedy ja w Urzędzie Miasta na sesji, mogę powiedzieć dzisiaj wprost, żebrałem o pożyczkę, żeby nas ratować. Niestety nikt na sali, kto tam przebywał, nie był tym zainteresowany. A dzisiaj wiele osób będzie tutaj dzisiaj z nami, będzie się fotografowało i będzie podpinało się pod ten sukces. To jeszcze na koniec zapytam, bo teraz jest klub stabilny, gramy w Ekstraklasie, pokonaliśmy Legię, pokonaliśmy Pogoń, Śląsk. Powiedział prezes, że klub jest stabilny, to jakie miejsce na koniec tabeli będzie dla prezesa satysfakcjonujące? Oczywiście chcemy chodzić po ziemi i miejsce 11 było naszym celem, bo chcemy co roku być wyżej, więc oczywiście piłkarze są bardzo ambitni i celują dzisiaj w miejsce 8-7. Życzę im tego, bo z tego tytułu są wielkie bonusy dla nich, ale utrzymanie w Ekstraklasie 11 miejsce to będzie dla nas duże wyróżnienie, bo gramy, przypominam, spośród 18 najlepszych miast w tym kraju i jesteśmy z tego bardzo dumni. Wraz z nami dyrektor marketingu i komunikacji FKS Stalmielec S.A. pan Damian Gąsiewski. Damian, dzisiejsze wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Dzień dobry Państwu, witamy na dniach otwartych FKS Stalmielec. Pierwsze takie wydarzenie od 5 lat. Jesteśmy przygotowani na kilka tysięcy zwiedzających, w tym przede wszystkim dzieci, dla których to będzie nie lada atrakcja. Zobaczyć Stalmielec, nasz klub od środka, kilka wyremontowanych pomieszczeń, tysiące, dziesiątki tysięcy powiedziałbym pocztówek, tysiące gadżetów, kilkunastu piłkarzy, sztab szkoleniowy, zarząd klubu. Myślę, że to nie lada gratka dzisiaj być tutaj z nami i spędzić z nami popołudnie. Przygotowaliśmy też duże promocje w naszym sklepie. Dokładnie, również otwarty jest sklep do 18, a w nim 20% rabatu na wszystkie produkty. Myślę, że jest w czym wybierać. Sezon w pełni, zostało jeszcze 9 spotkań w Ekstraklasie, w tym 5 w Mielcu, więc warto być z nami do końca maja. To jak sobie tak machamy, to sobie również porozmawiamy. Super. Mikrofonik przytrzymamy sobie. Co chciałbym Miłoszku być powiedzieć? Chyba już nasze krówki są spróbowane. Tak, już byliśmy u pani Kasi i poczęstowaliśmy się. Okej. Często na meczach stali jesteście? Aktualnie nie. O to... Nie mamy czasu, nie mamy czasu, ale zmieniamy. Powoli zmieniamy nawyk. Więc słowo się rzekło. Widzimy się na meczu z Lechem 1 kwietnia.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tam być. Piękna, dyplomatyczna odpowiedź. Okej, to jeszcze jedno pytanie. Ulubiony zawodnik Stali? Göttinger. Götek, jednak kapitan to legenda. Dzień dobry. Kamera dotarła do Państwa, najbardziej wytrwałych. Proszę trzymać sobie tutaj mikrofonik i sobie chwilkę porozmawiamy. Warto poczekać chyba w kolejce. Tak, ze względu na pociechę przyszliśmy tutaj w komplecie wszyscy razem. Długo już czekacie w kolejce, bo jesteście... Nie. Dopiero doszliśmy. Czyli jeszcze jakaś godzina przed Wami. Możliwe, miejmy nadzieję, że krócej. Szybki sondaż, typujemy mecz z Lechem. Wynik spotkania? 3-0 dla Stali. No to dobra, to strzelców bramki jeszcze poproszę. Ja bym obstawiał jakiś hat-trick, ale zostawimy bez komentarza, zobaczymy jak wyjdzie na mecz. Super, dziękuję bardzo. Nie nagrywaliśmy kulis treningowych jakiś czas, więc musisz mi powiedzieć. Słyszałem, że nowa książka wychodzi, ty już wiesz jaka. Nie, tytułu nie pamiętam, ale no wiadomo jakiego autora, może powiesz ty? Tak, doktor Bartosiak. Dokładnie, także no jest taki plan, że ty ją kupisz i mi pożyczysz. Ty jeszcze nie znałeś tego planu, ale tak jest. Okej, dzień otwarty, tysiące kibiców dzisiaj wraz z nami. No tak, sporo, szczerze to nie, tak naprawdę nie spodziewałem się takiej ilości kibiców, ale fajnie, bardzo się cieszymy my jako piłkarze, ale też cały klub, że tylu fanów dzisiaj nas odwiedziło i mamy nadzieję, że do końca sezonu tak licznie również będą wstawiali się na każdy mecz ligowy. Super, dzięki wielkie. Dzięki. Götek, czy ty liczyłeś, ile meczów rozegrałeś już w barwach Stali? Jakiś w tym sezonie? W swojej karierze. Karierę to ma Messi i Ronaldo. W swojej biało-niebieskiej karierze. Nie, w swojej piłkarskiej przygodzie. Dobrze, to ile w swojej piłkarskiej przygodzie meczów ligowych rozegrałeś w barwach Stali? Ty wiesz ile? Wiem. Ja nie wiem. A powiedzieć ci? Nie musisz. Bo wiesz. Szczęśliwi czasu nie liczą.
Dzień dobry, młode wilki z nami. Ile autografów rozdanych już dzisiaj? Prawie wszystkie. Za mało. Mówisz blask Jupiterów, sława. Dokładnie. Dobra, przed nami mecz z Lechem. No to poproszę o takie ładne zaproszenie na ten mecz. Jakbyście to zaprosili ładnie? No, zapraszamy wszystkich kibiców Stali Mielec na mecz z Lechem Poznań. W tym sezonie jeszcze nie przegraliśmy na własnym stadionie, więc chcemy to podtrzymać i liczymy na 3 punkty i na wasze wsparcie w meczu z Lechem. Pięknie powiedziane, to teraz Mateusz, dopytam się ciebie jeszcze jedną rzecz, zdradzimy troszeczkę. TVP Sport było niedawno u nas, nagrywało z tobą wywiad. Co tam będziemy mogli ujrzeć w tym, bo tam coś cię troszkę podpytują o muzykę. No, podpytywali mnie o muzykę i było mówione, że właśnie robię jedną nutę, która niebawem właśnie będzie opublikowana na YouTubie oraz na Spotify'u. Czyli niedługo podbijamy YouTube. Nie, może nie YouTube, ale Spotify. Coś będzie fajnego. Dzień dobry, a ja zaczepię panią na chwilkę. Mówi się takie przysłowie od małego na całego. Pierwszy raz na stadionie, czy któryś raz? W środku pierwszy raz, tak. Jak się podoba szatnia? Jeszcze nie byliśmy, dopiero weszliśmy i pierwsze nasze spotkanie było ze Stalusiem, dlatego że mamy małą maskotkę w domu i będziemy dopiero oglądać, ale póki co wizualnie bardzo nam się podoba. Taki korek? Tak. To co, pomachamy na koniec? Pomachasz? Do wszystkich? Pomachasz tutaj? Miękko. Dziękuję. Licznie. Bardzo proszę. To ja sobie przeskoczę z tej strony. No, wraz z nami kierownik naszej drużyny, Mariusz. Dawaj, co tam? Tylko spojrzaj się, bo patrz, co się dzieje. Widzę, co się dzieje. Właśnie chciałem się ciebie zapytać. Spodziewałeś się tysiący? No troszkę więcej się spodziewam ludzi. To jest dopiero początek. No, ale jak tak to wygląda dzisiaj, to jak będzie w poniedziałek wyglądało, pewnie cały stadion będzie na Lecha. Komplet na pewno trzeba będzie trybunę dobudować. No i my musimy zrobić lejka na Lecha, nie? Zlać Lecha trzeba, nie? Okay. Tak się śmieję, ale do takich kibiców to chyba warto. A powiedz mi, ręka nie boli od rozdawania autografów? Nie, przyzwyczaiłem się. Dobrze, to z tym spuentujemy tą wypowiedź. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. No to Bączek, powiedz nam troszkę, co to za pomieszczenie jest, bo tak tutaj dzisiaj można pozwiedzać sobie, zobaczyć. Można sobie pozwiedzać, można zobaczyć. To pomieszczenie służy do regeneracji naszych zawodników. Pracujemy tutaj po to, aby nasi zawodnicy byli jak najlepiej przygotowani na każdy kolejny mecz. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje, różne przypadki. Niestety wolałbym, żeby te łóżka były omijane z daleka, żeby tych kontuzji, urazów było jak najmniej, ale wiadomo, sport jest równoznaczny z urazami, także poradzimy sobie ze wszystkim. To jeszcze zapytam jedną rzecz. Getek będzie gotowy na mecz z Lechem? Będzie gotowy na mecz z Lechem, wszystko na to wskazuje, ale jeszcze troszeczkę pracy przed nami, dlatego 100% pewność prawdopodobnie zobaczymy, jak już pierwszego będzie, w pierwszej jedenastce go zobaczymy. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry panie trenerze. Teraz sobie przytrzymam mikrofon. Ile autografów już rozdanych dzisiaj? No, jesteśmy zaskoczeni. Bardzo dużo kibiców i to w takim, jak powiedziałem, zapowiedzi. W takim bardzo młodych kibiców. Nawet był taki chłopczyk, który ma wiosną być po raz pierwszy na meczu. Mama mówiła, także tak dużo osób w średnim wieku, ale też można tu o historii porozmawiać. Także jest to znamienne i bardzo, bardzo imponujące, ile osób przyszło.
kierowcę. I jest również z nami ekipa Canal Plus. Mamy bramkę, tak więc młode talenty ćwiczą dzisiaj. Tak, tak, właśnie widzimy, jest tu duży napływ nowych talentów. Trenują ostro. Mamy dla nich przygotowane masę różnych nagród. No i czekamy, aż się wszystkie od nas zabiorą. Dobra, chłopaki, to teraz opowiadajcie mi, jak tam dzień otwarty, jak wam się podoba? Fantastycznie, wszystko pięknie, piłkarze super, naprawdę. Ile autografów zebraliście? Są już wszystkie? Licz. Ile? Tyle, że wyjąć nie mogę. O. Wszystkie chyba. Okej, okay, rozumiem, że na meczu 1 kwietnia będziecie. No jak? Super, dzięki wielkie. Dzień dobry, widzę, że korzystamy z promocji. Co kupujemy dzisiaj? Kupujemy koszulkę dla syna. Syn często na meczach? Tak, powiedzmy, że tak. Ale teraz będzie jeszcze częściej. Z pewnością, jak będzie miał koszulkę, to będzie jeszcze częściej, prawda? Tak. Cieszysz się? Tak, bardzo. Trzymaj piłkę za rękę. Super. To od razu sobie porozmawiamy. Młody kibic. Tu jest młody kibic. Proszę, Michał. Cześć, jak masz na imię? Michał. Michał, często jesteś na meczach Stali? Tak, często. Ulubiony twój piłkarz? Szkurin i Kochalski. I Kochalski, okej. Okay, to jeszcze cię zapytam, jaki będzie wynik meczu z Lechem Poznań? 2-1 dla Stali. Dobra, Ala, stawaj tam. Jak masz na imię? Blanka. Blanka, widzę, że strój Stali Mielec, więc chyba jesteś z naszej akademii. Tak. I w jakim roczniku? Ile masz lat? 7. 7 lat. Często jesteś na meczach Stali? No, nie za bardzo. Ale teraz będzie częściej. Tak. I powiedz mi, czy Stalusia już złapałaś gdzieś na stadionie? Tak. Okej, okay, a autografy masz od wszystkich piłkarzy, czy jeszcze? Jeszcze nie. Jeszcze nie, więc jeszcze chwilkę masz czasu, żeby ich zebrać. I na koniec mam pytanie, jaki będzie wynik meczu Stal Mielec Lech Poznań? 0-0. My również chyba siostrę, tak? Tak. Siostra. Jak masz na imię? Cześć. Ala. Ala, powiedz mi, a ty też grasz w piłkę? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. A będziesz też grać? No, chyba tak, bo z moim kuzynem to gram. Super. A ty też, Stalusia, zapałaś już gdzieś za ogon, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Okej, okay, no to dobra, to ja zaraz ci go poszukam, żebyś mogła zrobić sobie z nim zdjęcie. Dziękuję ci bardzo.